Cześć wszystkim, tutaj Tuśka. Witam w nowym Let's Playu, który jest challenge'em, który już chciałam wziąć się za niego od bardzo, bardzo dawna, bo wydaje mi się dosyć zabawny, tym bardziej, że nie będę miała kontroli nad innymi simami, tylko nad naszą jedną główną bohaterką. A więc dla tych, którzy nie wiedzą albo nie słyszeli o Asylum Challenge, przybliżę pokrótce fabułę, którą mam wydrukowaną na kartce, bo bym tego nie zapamiętała. Zostałeś umieszczony w zakładzie dla psychicznie chorych wbrew swojej woli. Aby udowodnić, że możesz dołączyć do społeczeństwa i zdobyć wolność, musisz wypełnić zadania, które wyznaczył tobie psychiatra, twoje aspiracje. Gdzie jest haczyk? Musisz osiągnąć te cele najszybciej jak to możliwe. W otoczeniu 7 innych pacjentów, których nie znasz, są poza twoją kontrolą i muszą żyć tak szczęśliwie, jak to tylko możliwe. Dodajmy do tego cięcia budżetowe prowadzące do braku przyzwoitych mebli i ograniczenia dostaw, przez co twoje zadanie staje się trudniejsze. A więc witam w nowym challenge'u, w sumie w pierwszym challenge'u, bo od zera do milionera to... Nie wiedziałam, że to jest nawet challenge, ale okazuje się, że to był, albo jest challenge, ale tym razem zrobię taki prawdziwy challenge. Oczywiście zmienię troszkę zasady, ale będę się starała to robić tak, żeby to było troszkę trudniejsze. Jeszcze żeby muszę wspomnieć też, że challenge został opracowany przez Sims with Cheese do Simsów 4, a tak to został wymyślony już przy Simsach 2, ohoho, 100 lat temu przez Scouta. Było też ten challenge był też przystosowany do Simsów 3 i no i oto jestem. Przedstawię wam też pokrótce naszą rodzinę. A mamy pierwszą osobę, znaczy rodzinę, to nie jest nasza rodzina. Mamy naszą główną bohaterkę. Jest nią Natalia Świr. Od razu mówię, że te wszystkie nazwiska i imiona są mało subtelne, ale nie jestem dobra w wymyślaniu różnych nazw, więc mamy Natalię Świr i Natalia myśli, że widzi duchy. Od razu też powiem, że mój kas wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Mam nadzieję, że te biała suknia aż tak się nie zlewa. I więc myśli ona, że widzi duchy i została umieszczona w zakładzie i w sumie wydaje się być dosyć delikatną osobą. Oczywiście każdy sim ma cechę szalony, czyli będą do siebie gadać. Jest też infantylna, bo lubi takie dziecięce zabawy, ale jest też bardzo kreatywna i chciałaby zostać autorką bestsellerów, w których opisywałaby swoje przeżycia, których doświadczyła w dzieciństwie, a które dalej ją prześladują. Przejdźmy dalej. Dalej mamy Alana Parówkę. Alan Parówka myśli, że jest hot dogiem. Dlatego świetnie się nadaje do tego instytutu. Nawet każde jego ubranie, znaczy praktycznie każde jego ubranie jest innym odcieniem hot doga. Oprócz ubioru sportowego i stroju do pływania, bo każdy, zrobiłam tak, że każdy musi mieć biały strój do ćwiczeń i ciemny strój do pływania. Z jednym wyjątkiem, ale to później. No i każdy musi mieć na sobie biały szlafrok. Więc, no, Alan myśli po prostu, że jest hot dogiem i tyle, jeśli chodzi o jego historię. No ale trafił tutaj też dlatego, bo przez pewien incydent parówkowy odgryzł praktycznie komuś palec, bo myślał, że ten palec też jest hot dogiem. Dalej mamy Tinę Zgon. Tina jest czarną wdową, jest femme fatale. Uwielbia uwodzić, jest zazdrosna, nienawidzi, jeśli jej obiekt jej zainteresowań interesuje się kimś innym. Jest romantyczką, interesuje ją wyłącznie jakieś uczucie, ale tylko z jej strony, nie obchodzi ją to, czy ta druga osoba cokolwiek do niej czuje, musi ją zdobyć i zrobi to za wszelką cenę. Dalej mamy ciekawą inną osobę, jest to Michał Rudzik. Jest już dosyć stary, ale to dlatego, że on nie jest psychicznie chory.
On troszkę został tutaj wrobiony. Jest to stary, taki podstarzały gangster, którego nie można było w ogóle uchwycić przez wiele, wiele lat. A zważywszy na jego wiek, że no wiadomo, starsi ludzie mają swoje dziwactwa, to służby specjalne w jakiś sposób wrobiły go w te wariatkowo, w ten psychiatryk i musi siedzieć z wszystkimi tymi wariatami, przez co sam też na tym cierpi, bo sam też przez to wariuje. Mamy cechę zły, mamy cechę kleptoman, no i oczywiście jest szalony i jest wrogiem publicznym. Dalej mamy Maję, a raczej Majkę Kocimiętkę. Więc Majka, powiedzieć o niej miłośniczka kotów to jest nawet za mało. Po tym jak zobaczyła, że jeden z jej 10 kotów został przypadkowo potrącony przez jej sąsiada, Majka postanowiła, że zemści się i po prostu zabiła sąsiada. Zabiła go bardzo okrutnie, bo kochała wszystkie swoje koty i bardzo, ale to bardzo cierpi, że nie ma żadnego kota w pobliżu zakładu i musi cierpieć w samotności. A tak naprawdę, pomimo tego, że miała tyle kotów, to jest ona bardzo schludna, oczywiście jest miłośniczką i jest szalona. Dalej przedstawiam wam Hideo Suzukiego. Wygląda dosyć ładnie, ale no trafił tutaj dlatego, ponieważ zasmakowało mu ludzkie mięso. Więc Hideo jest kimś w rodzaju Hannibala, ale da mu też cechę pokrewna dusza, bo szuka kogoś takiego jak on, kogoś kto podzieli jego dziwne zainteresowania i pasje, więc jest też romantykiem, ale jest też snobem. Chociaż można powinnam zmienić na jakiegoś smakosza. I chyba, nie wiem czy to, nie, teraz już tego nie mogę niestety zrobić, ale chyba smakosz pasowałoby tu jeszcze lepiej. Kolejną osobą, naszą przedostatnią jest Mimi Mysia. Tak naprawdę nikt nie wie jak ona naprawdę się nazywa. Bo Mimi jest sierotą od bardzo dawna i jej dorosłe ciało utkwiło w ciele 7-latki. Bo Mimi wydaje się, że jest dzieckiem, jest strasznie wredna, pyskata, infantylna, jest szalona i jest wcieleniem złośliwości. I tak naprawdę jest takim okropnym, okropnym bachorem w ciele dorosłej kobiety. I na taką się stylizuje. Stylizuje się na malutką dziewczynkę, kiedy tak naprawdę jest dorosła. I ostatnią osobą jest Mikołaj Święty. I ten facet też jest niezły świr, bo myśli, że codziennie są święta. Każdy dzień jest dla niego świętem Bożego Narodzenia. Cały czas chodzi w tym swetrze i jest odświętnie ubrany. No i wydaje mu się, że przyjdzie święty Mikołaj i nosi ten sweter nawet w lato, kiedy są upały. Więc no myślę, że jest odpowiednią też osobą do umieszczenia w tym zakładzie. Ale do niego mamy właśnie wyjątek. Mikołaj został namówiony, znaczy został namówiony, żeby ubrać biały dres, bo pracownicy wmówili mu, że jest to kolor śniegu, który pada za oknem. Jednak codziennie nosi... Nie nosi białego szlafroka, tylko czerwony, taki właśnie bardziej świąteczny kolor, bo ma fioła na punkcie też świątecznych kolorów, bo kiedy nie mógł tego robić codziennie, wpadał zawsze w szał, w furię i trzeba było go zawsze uspokajać, więc jest on jedynym wyjątkiem od tych restrykcyjnych zasad. A właśnie strój kąpielowy chyba ma normalny, zgadza się. Więc tak naprawdę ten odcinek jest tylko taki bardziej wprowadzający, bo chciałam wam pokazać tylko postacie i pokażę wam jak wygląda nasza główna kwatera. Będę musiała jeszcze tylko odjąć później pieniądze, bo będziemy zaczynać z 1000 simoleonów. Myślę, że następnym razem, bo ten odcinek będzie bardzo krótki, następnym razem też doczytam wam resztę zasad i no i będziemy mogli zacząć normalnie grać.
A jako, że to jest tylko przedstawienie, to sobie zastopujemy. W środku jest bardzo, ale to bardzo biednie. Ale musi tak być, bo takie są zasady. Na zewnątrz jest bardziej bogato i też będziemy musieli to wszystko spłacić oczywiście. A więc tak wygląda nasz dom. Całkowicie go sama zbudowałam, bo lubię budować, a takiego czegoś jeszcze nie budowałam. Ale tak właściwie to jest budynek, który już kiedyś zbudowałam. Jest to mój sierociniec, który w większej części właśnie przerobiłam na potrzeby tego challenge'u. Dodałam tutaj ogród z przodu. Tego sierocińca, budowy sierocińca nie znajdziecie u mnie na kanale, bo budowałam to jeszcze u siebie w domu kiedyś. I no tak wygląda po przeróbce. Jest spory, nawet nie wiem, czy ta parcela nie jest za duża, ale no nie spodziewałam się, że takie w ogóle jeszcze większe to było, ale w końcu to zmniejszyłam, bo nie potrzebuję aż tyle miejsca, a tak jak mówię, musimy wszystko spłacić. W środku mamy no bidę z nędzą. Właśnie karetka przyjechała, nie wiem, czy to będzie słychać. Mamy taki pokój do rozrywek. Mamy pokój, no mamy kuchnię z jadalnią. Mamy tutaj jeszcze łazienkę. I możecie zauważyć, że jest jeden prysznic, jedna toaleta i jedna umywalka. Więc to jest część challenge'u. I mamy 5 sypialni i zrobiłam też izolatkę dla pacjentów, którzy byliby tacy dosyć ciężcy do ogarnięcia. Tak jak na przykład nasz święty. Święty? Tak, Mikołaj Święty. No dobrze. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten challenge będzie ciekawy. Mam nadzieję, że dla mnie będzie ciekawy, bo główną zasadą jest to, że kontrolujemy jednego sima. Nie mogę naciskać na innych simów, nie mogę sprawdzać ich statusów. I jeśli któryś z tych simów umrze, to umiera. To trudno. Nie ma co płakać. Wczytuje się nowego sima, robi się nowego sima. I no, ten challenge wydaje mi się bardzo, bardzo zabawny. I no zobaczymy, co z tego będzie. Więc mam nadzieję, że dacie mi też jakieś rady, co zrobić, żeby oni wszyscy nie umarli. I do usłyszenia w następnym odcinku.